We got any Stephen King fans with us tonight? Um, oh, The ice is gonna break. Come and play with us. We all float down here, and you will too. Sometimes that is better. I'm your number one fan. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam cię bardzo serdecznie, cześć. Cześć, witam wszystkich. I dzisiaj ponownie spotykamy się w serii Double Feature. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, to już są ostatki, to już jest końcóweczka. Dzisiaj wygrzebaliśmy jeszcze dwa teksty. Ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ostatni odcinek według tej formuły, bo tylko jeszcze jedno opowiadanie mi gdzieś tam kołacze się w głowie, ale może coś jeszcze się uda znaleźć. Także jeszcze się nie żegnamy. A dzisiaj porozmawiamy o dwóch tekstach, obu w jakiś sposób wyjątkowy, nie wiem czy w pozytywny, ale na pewno o dość nietypowych, charakterystycznych tekstach. I zaczniemy od opowiadania The Old Dudes' Ticker. To jest, ja tutaj znów dam małą notkę historyczną. To jest opowiadanie, w sumie nie wiem kiedy dokładnie napisane, ale na pewno lata 70. Natomiast wydane ostatecznie w roku 2000 w takiej antologii Necon 20. To jest antologia, która wyszła w kilku edycjach, chyba w czterech wydaniach. Najniższa cena to było 40 dolców, najwyższa to był 1000 dolarów za sztukę. Ta najwyższa była ograniczona do 52 egzemplarzy. Kilka było z dodatkowymi ilustracjami, kilka z autografami, chyba dwie edycje z autografem Kinga. I to jest to była antologia poświęcona Legendarnemu konwentowi miłośników fantastyki i horroru Nekon, który w chyba 82 odwiedził też Stephen King, był tam jednym z prowadzących. I istnieje taka legenda miejska, że twórcy konwentu później rozpuszczali fake newsy, że King może się pojawić u nich, żeby zwiększyć trochę zainteresowanie, liczbę uczestników. Na to, Natomiast opowiadanie zostało przedrukowane jeszcze w roku 2017 w antologii Dark Screams, część szósta. Pod redakcją Richarda Chizmara i Briana James'a Freemana. I ja okładkę z tej drugiej książki wykorzystałem dzisiaj w grafice. No dobrze, ale King, powie, King napisał we wstępie, że tego opowiadania, jest to jedno z dwóch opowiadań, których nie mógł sprzedać w latach 70. do magazynów dla mężczyzn, że to był taki dodatkowy dochód dla niego, a to opowiadanie nie chciało się sprzedać. I, czy chcesz przybliżyć nam fabułę i może wyjaśnić, dlaczego to opowiadanie nie chciało się sprzedać? Znaczy, no, mamy pewne podejrzenia na pewno w tym względzie, bo no, pewien trop daje już nazwisko, czy raczej no, taki dopisek współautorstwa tego opowiadania, bo tutaj mamy informację od razu na dzień dobry, że autorem jest Stephen King i Edgar Allan Poe. I on w sensie King we wstępie do, do tego opowiadania nawet o tym mówi wprost, że to jest taka jego wariacja, jego wersja słynnego opowiadania Edgara Alana Poe, czyli Serce Oskarżycielem. The Tale Tale, Tale Hurt. To jest tekst, który, jeżeli ja dobrze pamiętam, też ukazał się w tej antologii Lili, pod dziwnym tytułem: Mowne serce. No i to jest jedno z takich ikonicznych opowiadań grozy. Jeżeli ktoś kojarzy Poego, to myślę, że to jest pewnie jeden z tych tekstów, który gdzieś tam od razu się fanom grozy będzie świecił z tyłu głowy, czy w ogóle fanom literatury. No i ja się zastanawiałem, co to tak naprawdę znaczy, że to jest moja wersja, tym bardziej, że King wspomina nie tylko to, że to opowiadanie się nie chciało sprzedać, ale że on tutaj się pobawił nieco Językiem dosyć takim dosadnym, momentami jakoby wulgarnym, i zastanawiał się też w którymś momencie, czy może tego nie przepisać, ale uznał, że właśnie ta stylizacja językowa to jest coś, co on by chciał zachować, że to nie ma sensu. No i ostatecznie dostaliśmy to opowiadanie jakoby w tej wersji niezmienionej. No i to współautorstwo, czy ta historia o mojej wersji jest o tyle dyskusyjna, że my tutaj. W Wspólnie powtórzyliśmy sobie serce oskarżycielem przed tym podcastem, żeby no właśnie wiedzieć, co tu King zmienił, co dodał, i tak naprawdę okazuje się, że można powiedzieć, że poza. Dopisaniem temu protagoniście, antagoniście opowiadania, backgroundu w postaci wojny w Wietnamie, bo mamy tutaj wspomniane, że głównym bohaterem jest weteran, właśnie z Wietnamu. No i poza tą stylizacją językową wynikającą właśnie z tego, że mamy do czynienia z weteranem, jak to się dzieje gdzieś tam w latach 70., to to opowiadanie jest identyczne. To nie jest jakby własna wersja Kinga, tylko to jest po prostu jeden do jednego. Tak każda jest. jedna najmniejsza sekwencja z opowiadania serca oskarżycielem znajduje się także w tym opowiadaniu Kinga. Co dla mnie było przyznam się otwarcie dosyć dużym. I raczej negatywnym zaskoczeniem, no bo no, to jest jakby dla mnie dziwny manewr i zanim ci oddam głos i sobie podyskutujemy, jak ty w ogóle oceniasz jakby takie podejście, bo ja cały czas się zastanawiam tutaj nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jak to jest legalnie, no bo niby Edgar Allan Poe jest w domenie publicznej, no ale i tak wydaje mi się tego rodzaju podejście, jakie King tutaj zaprezentował, dosyć mocno... Dyskusyjne, no jak ci w ogóle podoba taki pomysł, na to, żeby w ten sposób zaadaptować klasykę, no bo można powiedzieć, że to jest raczej nie własna wersja, tylko po prostu adaptacja na współczesny język klasyka. No ale dwa zdania o samej fabule. Ona jest bardzo prosta. My poznajemy bohatera, który nam opowiada swoją jakąś tam historię. Z jednej strony widzimy od samego początku, że coś z nim jest nie tak. Wydaje się jakby jakiś podenerwowany, zaburzony, może szalony, ale właśnie cały czas w narracji on uzasadnia, że absolutnie szaleńcem nie jest. Żadne decyzje, które podejmował w ostatnim czasie, za decyzji wariata nikt by nie uznał. No i poznajemy historię, w której on sygnalizuje, czy streszcza nam ostatnie kilkanaście dni, które zakończyły się morderstwem morderstwem sąsiada i teoretycznie to morderstwo okazało się być prawie morderstwem doskonałym pomimo tego, że na miejscu szybko zjawiła się policja, ona nic nie podejrzewała, nic nie odkryła ale tak jak tu u Poego, chociażby też w innym słynnym opowiadaniu, czarny kot sama ofiara że się tak wyrażę, zdradziła tutaj swoje morderstwo i właśnie to tytułowe serce Yy, które nasz główny bohater cały czas niejako słyszał i, i myślał, że słyszy, to też policja no, go zdradziło i doprowadziło do ujawnienia jego zbrodni. No, to tyle, myślę, wystarczy. Tak jest. I tak jak powiedział Jerry, to jest naprawdę jeden do jednego. Tu jest wszystko. Jest to oko, które denerwowało naszego bohatera, jest sam jego odwiedziny przez tydzień wchodzenie do pokoju w nocy i zapalanie małego światełka, skierowanego w oko. Jest wszystko. Tylko dodane jest to ten wietnam, dodany jest język zmieniony. I, I chyba sama końcówka, czyli na sam koniec mamy taki dopisek. No to to jest też coś dodatkowego, bo tak jak powiedziałeś, ten bohater od początku podkreśla nam, że, że nie miał tego stresu pourazowego, że, że, że nie wrócił uh -huh. zniszczony, spaczony z tej wojny, a na koniec dostajemy taki jeden akapit, który nam mówi jednak, że on faktycznie był szaleńcem, czego u Po nie było. No ale no to, to, to. Takie tam, takie tam, <laughs> Taki tam... <Detali. laughs> Taki tam... <laughs> no, detale, małe. <laughs> no. Ja ci powiem, że no, byłem zaskoczony. Yy, a w, w ogóle byłem zaskoczony słowami Kinga na samym początku, że on się dziwi, że tego mu nie chcieli wydać w magazynach. No, no to jest to raczej oczywiste. Ja, ja wiem, że King takie rzeczy pisał w dzieciństwie, bo on o tym zawsze, wszędzie, we wszystkich jakichś tam wspomnieniach biograficznych wspominał, że jego pierwsze kroki polegały na tym, że przepisywał komiksy czy jakieś właśnie filmy, które obejrzał, że pisał opowiadania na podstawie czegoś co przeczytał, co zobaczył, że po prostu ubierał to w swoje słowa. No ale to było jak był dzieckiem, a tutaj mówimy już o dorosłym pisarzu. Także totalnie tego nie rozumiem. Ja też przeczytałem przed lekturą tego tekstu Mowne serce, bo ja akurat mowne przeczytałem i po, po to, żeby zobaczyć jak on się tym bawi. Jak on, nie wiem, uwspółcześnia, zmienia, kombinuje, czerpie, nawiązuje, a, a kompletnie się nie spodziewałem, że dostanę jeden do jednego. Znaczy, ja już się trochę spodziewałem, bo ty mi napisałeś, że to jest po prostu plagiat. Teoretycznie, bo nie wiem, czy można użyć tego słowa. No Skoro zostało to wydane, to chyba nie można mówić, czy to jest plagiat. Nie wiem. Jest to przedziwaczne, bo ja pamiętam, jak King z oryginalnego Miasteczka Salem usunął scenę ze śmiercią jednego z bohaterów, który był zżerany przez szczury, tłumacząc to tym, że napisał już kiedyś opowiadanie o szczurach. No, a a tutaj przepisał po prostu opowiadanie Edgara Poi, dopisał go jako współautora co w sumie brzmi jak niezły plan dziękuję drogi Kingu zawsze chciałem z tobą opowiadanie napisać więc jest to do zrobienia pokazałeś mi drogę mistrzu tak no mówię ja się zastanawiam po pierwsze nad legalnością no bo to jest dla mnie ciekawe nie na ile ale to jest pewnie kwestia prawa autorskiego może nawet nie tylko naszego ale przede wszystkim amerykańskiego na ile właśnie domena publiczna Dopuszcza tego rodzaju przerobienie, nie? bo to, że możemy czerpać, możemy nie wiem używać postaci, możemy wydać to opowiadanie, tak dalej, to jest jedno. No ale mówię, pytanie, czy można jakby sobie tak z tym tekstem postąpić? Ja jeszcze stwierdziłem, że w wersji oryginalnej to może mieć nieco więcej uroku. W kontekście tej stylizacji językowej, no bo jednak my czytaliśmy tłumaczenie na język polski i no ono jest takie no współczesne po prostu no to jest język taki który no, spotykamy codziennie w zasadzie na ulicy mam wrażenie nie ma tam jakiejś specjalnej stylizacji ja czytałem to opowiadanie poego w tłumaczeniu leśmiana więc ono jest bardzo takie powiedziałbym literackie kwieciste wręcz jeżeli chodzi o sposób prezentacji tego tekstu i tak się zacząłem zastanawiać i, i trochę mnie utwierdziło w przekonaniu to, jak ty mi podesłałeś screen z początkiem tego opowiadania, że jednak w wersji angielskiej to, to wiesz, ta różnica języka no, no. pomiędzy właśnie tym 1843, kiedy Paul wydał swój tekst, a, a latami 70. XX wieku, kiedy King go przepisał, to ona może trochę robić robotę. I to ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że tak pod kątem literackim to może być. Jakaś taka właśnie zabawa dla czytelnika, nie? który może sobie tą warstwą się nieco bardziej pobawić. No, u mnie w, tym, w tych dwóch tłumaczeniach to nie do końca tak zadziałało, no ale tak próbuję to jakoś jeszcze sobie wiesz, bronić, czy uzasadniać, jakby po co on to zrobił i, i, i dlaczego akurat w ten sposób. No to już sam tytuł jest takim slangiem, to może za dużo powiedziane, ale. Um, już, już sam tytuł pokazuje, że e, tu będzie ta zabawa językowa e, tego typu, ale ja bym się zgodził z tobą z tym, co mówisz. Tylko z drugiej strony, King napisał we wstępie, że gdy odkopał to opowiadanie i postanowił je wydać w antologii, to myślał o tym, żeby je przepisać i zmienić to, o czym mówisz. Czyli no. to, to nie był jego punkt wyjścia i główne założenie. A chyba przypadek, chyba młody pisarz po prostu sobie użył takiego języka, a stary stwierdził, że w sumie przepisze to normalnym językiem, co, co pokazuje, że to jest bez sensu, no bo znaczy, ostatecznie tego nie zrobił, żeby było jasne. Stwierdził, że to w sumie fajne i niech tak zostanie, nie? no ale to nie był jego cel, to nie było jego główne założenie najwyraźniej, skoro e, odkopując to opowiadanie chciał to zmienić. No, no, no nie, bardzo, bardzo dziwny tekst. No, już trochę mm, w tej serii mieliśmy oryginalnych, dziwacznych, nietypowych tekstów. No, ten też mnie znów zaskoczył. No, to jest taka przygoda nieustanna podróż przez te właśnie niewydane opowiadania, bo jednak każde czymś tam nas zaskakuje. No dobrze, a ogólnie nie wiem, słowem podsumowania, nawet nie wiem, jak to oceniać. A samo serce oskarżycielem lubisz? Bo chyba lepiej. A to, ja czytałem to opowiadanie pierwszy raz bardzo, bardzo dawno temu, dosłownie pewnie z 20 lat temu, widziałem chyba z jedną albo dwie ekranizacje, jedną animowaną, jeżeli dobrze pamiętam, no kojarzę ten tekst, no to jest spoko, natomiast ja... Nie powinienem się do tego przyznawać, ja z dwójki tych takich ważnych amerykańskich twórców opowiadań, to zawsze wolałem Lovecrafta, to po pierwsze, a po drugie, poem mam wrażenie, że on też tak wsiąknął wiesz, w tkankę popkulturową, że no, mi jest trochę trudno oceniać jakby to opowiadanie, bo mam wrażenie, że przez te lata, które upływają od wydania tego tekstu, to już ten, tę historię widzieliśmy po prostu naprawdę. Na wszelkie możliwe sposoby. No, tym bardziej, że ten motyw właśnie takiej zemsty z zagrobu, czy jakiegoś, nie wiem, pogrzebania żywcem, i tak dalej, no to jest coś, co u Poego się pojawiało wielokrotnie. No więc, no mówię, no to, to, to jest coś, co w tej czy w innej formie wraca bardzo często. No to jest. Dobry tekst, no jak ktoś jeszcze go nie czytał i nie przeszkadza mu, że żeśmy go zaspoilerowali w stu to, procentach, to warto na pewno po niego sięgnąć. No to ja, żeby cię jeszcze tylko tutaj e, pobić, e, ja w zasadzie, w sensie, żeby jeszcze bardziej się zbłaźnić. Nie no, ty się nie zbłaźniłeś, dobra, skasować to. <laughs> nie, zostaw, e, zostaw. Spoko. Ja poznam, o Jezu, marginalnie, wiesz, ja jak byłem w liceum, mój ojciec miał taki tomik na półce, i czasami po niego sięgałem, i czasami czytałem, ale bardzo często nie w całości, tak po prostu, żeby zabić czas. Potem jeszcze na studiach trochę poczytałem, ale ja Edgar Allan Poe po prostu za bardzo nie znam. E, niestety. E, swego czasu oglądałem dużo ekranizacji, ale to też myślę, że to już dobre 20 lat minęło, odkąd widziałem ostatni raz ekranizację Edgar Allan Poe. E, no, w Mistrzach Horroru była, no ale to. To też jest będzie niedługo 20 lat i to mogła być moja ostatnia tak naprawdę. I ja nie pamiętam, czy ja czytałem Serce Oskarżycielem. Także ja zacząłeś od tego, że zrobiliśmy sobie powtórkę, ja nie wiem, czy to nie było moje pierwsze podejście, bo ja po prostu nie pamiętam prawie nic, co czytałem Edgar Allana po kiedyś. I, I teraz jak to przeczytałem, to. Ja pewnie opowiem prędzej czy później o tym zbiorze lśnienie w ciemnościach, ale staram się nie oceniać, bo próbuję, próbuję na to patrzeć jak na tekst, wiesz, klasyczny, jak na tekst, który był gdzieś tam mhm. pionierem może, a, a, ale tak jak powiedziałeś, no, motyw tak przeżarty już, że tak w pierwszej chwili ja miałem taki bardzo napompowany balonik, bo ciągle słyszałem o, o tym opowiadaniu, często ono się przebija, King wspomina o nim wszędzie e, i tak przeczytałem i tak trochę takie było takie, e, ale, ale, ale absolutnie to nie jest moje. Ocena tego opowiadania, bo ja mam świadomość, co to za tekst, i mam świadomość, że podchodząc do niego w tej chwili, no, trzeba podejść z odpowiednim nastawieniem, a też czytałem to w tym nowym tłumaczeniu, a ta książka nie jest fajnie tłumaczona niestety. A no to trochę mnie zaskoczyłeś, jakby w kontekście tego tłumaczenia, bo o to miałem cię w sumie jeszcze zapytać, ale znaczy, też może na prywatną dyskusję. Temat, bo ja nie mówię tylko o tym opowiadaniu, ona Całościowo, jest okay. ma, nie wiem, dziwne jakieś to tłumaczenie, udziwniane momentami. Niektóre słowa musiałem googlować, co może świadczy o moim braku inteligencji, ale, ale nie wiem, no, nawet jak googlowałem to wychodziło, że są bardzo, bardzo rzadko używane. Nie? No spoko, dobra, to, to wiesz, wrócisz do tematu przy leśnieniu tak w ciemności. Jest. No, to co oceniliśmy Edgar Napo. Poe. Dziękujemy, panie Stephen King. Natomiast drugi tekst, który na dzisiaj przygotowaliśmy, też jest rzeczą dziwną i tutaj już na starcie trzeba powiedzieć, że to nie jest opowiadanie za bardzo. Można to tak traktować. To jest tekst pod tytułem Sword in the Darkness. To jest fragment powieści, fragment książki, która została napisana Gdzieś tam we wczesnych latach 70., nie wiem nawet czy nie, 1970, i podobno była to prawie 500 stronnicowa powieść napisana jeszcze przed Kerry, która nie została wydana. Cały maszynopis tej powieści znajduje się w Bibliotece na Uniwersytecie w Orono w skrytce 1010, jakby to miało jakieś znaczenie, ale wiemy gdzie jest, jakby co. Można się z nim zapoznać tylko na miejscu i tylko za okazaniem pisemnego zezwolenia Stevena Kinga. Ta powieść ma w zależności od tego gdzie na to trafiałem, 450-485 stron i tak naprawdę w, też ja, rozmawialiśmy o tym krótko przed nagraniem. Do końca nie wiemy, czy to jest skończona. Powieść, bo część źródeł podaje, że skończona, część, że nie. U nas na stronie Nocnej napisał, że to była połowa tej książki, którą sobie wtedy King zaplanował, ale wydaje mi się, że chyba możemy przyjąć, że jest skończona, a z drugiej strony jest to w zasadzie też nieistotny fakt, bo i tak nikt z nas jej nigdy nie przeczyta. Tak, ale no ja raczej obstawiałbym też z tych źródeł, do których my dotarliśmy, że raczej wygląda na to, że to jest skończona. Książka, a ona po prostu e, gryzie piach, czy jest schowana w tej skrytce, o której wspomniałaś z innych powodów. <grych> tak. Książka miała opowiadać o młodzieżowym gangu, który planował wywołać jakieś rozruchy na tle rasowym w mieście Harding. Chociaż ten fragment, który przeczytaliśmy, który możemy przeczytać, no, nie zapowiada jeszcze <grych> nic z te, tego zarysu fabuły. I pojawia się tutaj, i to już również w tym pierwszym rozdziale Gates Falls, czyli miasteczko akurat znane z uniwersum Stephena Kinga. I to jest miasteczko, o którym w ostatnich latach ja bardzo często wspominałem w podcastach, bo to jest i Cmentarna Szychta, i Szpital Królestwo, i Mroczna Połowa bodajże, i Worek Kości, i chyba Serca Atlantydów. Oczywiście wielu z nich tylko po prostu wspomniane, bo również wspomniane jest w, chociażby w Pudełku z Guzikami Gwendy, w Przebudzeniu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz też w bardzo starej powieści Kinga Miecz w ciemności. Sword in the Darkness. I ostatecznie ten fragment, ten, 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 ten chyba pierwszy rozdział tej książki, został wydany w papierze, ale nie był to żaden, nie była to antologia, nie był to, nie był to autorski zbiór Kinga, tylko taka książka Rokiego Uda, świętej pamięci już fana Stephena Kinga, pod tytułem Stephen King Uncollected, Unpublished, wydana pierwotnie w 2006 roku, która traktowała Właśnie o tekstach niewydanych, niepublikowanych no i zawierała również właśnie takie ciekawostki. I tam znalazł się ten pierwszy rozdział, Sword in the Darkness. Przybliżyłeś historię powstania mniej więcej tej powieści. Tematyka wydaje się być przynajmniej dla mnie bardzo mało kingowa. Nie wiem, trąci mi to jakąś o obyczajówką. On sam też chyba powiedział, że jak wrócił do tej książki po czasie to zauważył, że próbuje pisać o wielkim mieście, a jest tak naprawdę chłopaczkiem ze wsi i że to nie gra. Chociaż to też tego nie widać w tym pierwszym fragmencie, o którym będziemy mówić, bo on jest akurat o, 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 o wsi. Tak, tak. No tutaj ten pierwszy rozdział, czy to jakiś początek tej, tej historii, no poznajemy dwie postaci i ten fragment, który został udostępniony, no to jest taka trochę szkatułkowa opowieść, gdzie my widzimy parę bohaterów, którzy się wybierają na i jakieś tam wieczorne wyjście i w trakcie rozmowy nasza główna bohaterka i chyba z tego co ja zrozumiałem to miała być jedna z ważnych postaci w całej tej powieści, nauczycielka, opo zaczyna opowiadać historię o tym jak Kiedyś dawno temu, już teraz nie pamiętam, czy wyszła za mąż, czy nie, miała, miała wyjść za mąż. Ale ona sugeruje, i... że ten jej no. wybraniec nie dożył ślubu. Zresztą ona tam mówi dużo o wszystkich swoich siostrach, braciach, kto kiedy umarł. No i, i też właśnie ten jej wybranek. Tak, no i, i po prostu dostajemy taką opowieść w opowieści, kiedy ona opowiada temu swojemu partnerowi historię z przeszłości, tak jak tutaj Mando zasygnalizowałeś. To jest historia o tym, jak ona jako młodziutka nauczycielka wylądowała gdzieś tam na wsi takiej amerykańskiej przysłowiowej, zabitej dechami, jak jako młoda idealistka tak naprawdę w zawodzie została brutalnie zweryfikowana przez tak zwane zwyczajne życie. Jak właśnie poznała tego swojego przyszłego, niedoszłego męża, i ten fragment się urywa, co no, mi raczej cały czas kołacze po głowie, że to nie może być pełen ten rozdział, bo mam wrażenie, że to by mogło funkcjonować jako pełen rozdział, gdybyśmy my mieli domknięcie właśnie tego jednego wątku, tej opowieści w opowieści. Jeżeli to faktycznie jest pełen rozdział, który nas tylko doprowadza do któregoś momentu tej historii z przeszłości, no to dziwacznie jest to poprowadzone, no ale suma summarum to nie wiem jak ty ten fragment oceniasz, bo wydaje mi się, że no tak naprawdę to niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć o powieści w, tej, w tym kontekście, no bo... No jak słyszymy zarys fabuły, jakieś wojny gangów, jakieś, jak coś aktywiści na rzecz czarnej społeczności, tam się pisze w różnego rodzaju artykułach, że ludzie pokroju, czy, czy w stylu albo Pastora Kinga, albo nie wiem, jakichś czarnych panter, coś w tym stylu, no młodzieżowe gangi właśnie. jakieś handlarze narkotyków tutaj też mają się pojawiać, nie? Tak, tak. No, więc to, to po prostu to te, nic z tego nie widzimy w tym fragmencie. No to jest, tak naprawdę, mówię, jakiś y, fragment backstory jednej z postaci. Yy, no i tyle, no i tyle, tak no, naprawdę. No, ciężko powiedzieć, <gry> o czym mogło być pozostałe, nie wiem, 550 stron, 450 stron książki. E, a sam ten tekst, ja się zgadzam, on jest urwany, aczkolwiek. E, King szczególnie w ostatnich latach wydawał takie pierdoły yy, jako opowiadania. No, mieliśmy takie opowiadanie o starej parze, która facet chyba kupuje papierosy, nie pamiętam tytułu, no było w Bazarze złych snów. Laurie, o której mówiliśmy, to też była taka pierdoła o niczym. I y, ja przynajmniej w, w ostatnich nie wiem 10 latach często u Kinga widzę takie opowiadania, które kończę czytać i, i tak mam wrażenie, że yy, trochę o niczym i trochę jakby nieskończone. Także ja nie miałem z tym problemu, że ono się nagle urywa, aczkolwiek jak tak sobie myślę o podobnych sytuacjach, bo, bo King już wydawał takie rzeczy, fragmenty książek jako opowiadania, to chyba wszystko było jednak jakoś zakończone. Mieliśmy Lizy i Szaleniec, jeden rozdział historii Lizy wydany jako opowiadanie. Objawienia Becky Paulson, to była pełna historia. Wits, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, to też pełna historia. Nie wiem, czy Nocny Przypływ nie był jakimś odpryskiem od bastionu, ale też był pełną historią. Takie najbardziej zbliżone do tego wydaje mi się opowieść o Szarym Diku. To jest niby opowiadanie, które również w Polsce było wydane w antologii elektryzujące opowieści. I to jest też właśnie fragment rozdziału z Piątej Mrocznej Wieży, gdzie mm, Jedna z e, mieszkanek Kala opowiada, Rolandowi i Katet historię pani Ryżu. Historię o Szarym Diku i tej kolacji, mhm. gdzie nago zasiedli do kolacji wrogowie i pani Ryżu rzuciła w te talerzem. I to jest też tak, to, to jest takie opowiadanie, które zaczyna się w środku w ogóle, wiesz, książki, nie? Roland, Jay, reszta, mhm. w ogóle nie wiesz, gdzie oni są i co robią, ale też właśnie ma, ma tą formułę szkatułkową, że jest opowieść w opowieści, no i ta opowieść jest zamknięta, nie? Ta środkowa, w, tym akurat konkretnym tekście. To też ja pamiętam, że raczej krytykowałem, że to. Trochę bez sensu, coś takiego. To nie jest opowiadanie, i to jest urwany fragment książki, ale no to analogiczna sytuacja, tylko że zamknięta. Tutaj faktycznie prowadzi nas to w zasadzie do oświadczeń tylko i, i do takiego tam wyznania miłości sobie, a, a jednak mm, cała ta opowieść głównej bohaterki zapoczątkowana jest właśnie informacją o tym, że jej e, niedoszły mąż z, z, nie przeżył, nie? więc. W sumie urywane to jest. Ale równie dobrze to wiesz, to mogła być historia rozpisana gdzieś tam na, na, na większą część książki, a też umówmy się King no, nigdy tego nie chciał wydać i nigdy tego nigdzie nie puścił w żadnym zbiorze. To, to ukazało się jako ciekawostka w, w takiej książce o ciekawostkach, właśnie, więc można to traktować jako opowiadanie Kinga, ale to jest tak umownie nazwane moim zdaniem. To, wiesz, Ja się z tym wszystkim zgadzam, co mówisz, natomiast no, jednak właśnie to, że Mamy tutaj formułę szkatułkową, i opowieść się zaczyna od w zasadzie stwierdzenia, że właśnie ten jej partner nie dożył. No to ja albo bym zakładał, że to powinno być domknięte i kończyć się morderstwem jego, czy, czy śmiercią, nie wiem, w jakichś innych okolicznościach, albo jakimś powrotem do współczesności, do tej kolacji, bo to ja rozumiem, że to w powieści mogłoby być to przerwane, nie na zasadzie, że opowiadam mu coś tam przy kolacji i nie wiem, podchodzi kelner do nich, coś takiego, historia jest, jest w tym momencie urwana. Tutaj ja mówię, cały czas mam wrażenie, że y, czegoś tutaj brakuje, bo po prostu to, ten tekst się kończy. W... Pół zdania, dosłownie. Nie? To, to jest taki synonim e, historii przerwanej e, w trakcie opowieści, bo ona właśnie tam e, mówi o tych oświadczynach i w zasadzie to jest zdanie, i, i, i nie ma nic po tym. Nie ma, nie ma właśnie e, dalej, że, że e, nie wiem, ale nie, doży, nie dożył ślubu, nie ma powrotu do współczesności i tak dalej, tak dalej. Wiesz, ja nie chcę tego absolutnie krytykować, no bo tak jak mówisz, to jest ciekawostka. My nie wiemy, to równie dobrze mógł być e, e, Jakiegoś rozdziału, który był w ogóle też nieukończony. No ja sobie tak wyobrażam, nie? No jak to jest jakaś tam powieść, która teoretycznie jest skończona, ale ona pewnie nigdy nawet jakiejś porządnej redakcji nie, nie zaliczyła, no to. To, to, wiesz, to, to mogły być różne tutaj rzeczy, które powodowały, że ten tekst funkcjonuje w takiej czy innej formie. Natomiast patrząc jakby z perspektywy tej naszej serii, to jest akurat dla mnie chyba jeden z najmniej interesujących paradoksalnie tekstów, bo no, on nam nic nie mówi, nie? Bo ja jednak, szczerze mówiąc, jak myślałem, że to jest fragment historii, to że dostaniemy coś, co da nam jakiś wgląd, nie? że właśnie jak przeczytałem, że to jest te wojny gangów, czy jakieś te zamieszki rasowe, to że wiesz, to że ten rozdział to będzie właśnie jakiś taki mm, mikrostenka z, z tym związana, bo mm, byłbym zainteresowany, żeby zobaczyć, jak taki właśnie nieopierzony jeszcze pisarz mm, podchodzi do tematu, z którym w zasadzie nigdy później się nie mierzył za no, bardzo, no. Nie? No, bo umówmy się, no, to, 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 to nie jest w ogóle tematyka nie, kojarzona z Kingiem, nie? Tak naprawdę, no to on gdzieś tam jakieś takie wątki te kryminalne, no to, to dopiero w tych ostatnich latach zaczął w to iść, ale to też, no, wszystkie te rzeczy od pan Mercedes i, i wszystko co nastąpiło później, to, to jest jednak kryminał czy Tiller, ale w zupełnie innym, jak się wydaje, bo tak możemy domniemywać, Sosie, niż, niż tutaj ta powieść, która, no. Ja, ja trochę nie wiem czy to nie miała być wiesz taka wielka amerykańska powieść młodego pisarza nie? że wiesz ważna tematyka no bo to jeszcze w tamtym okresie przecież to walka o prawa czarnoskórej ludności to, to był modny temat bezpieczeństwo w miastach i tak dalej i tak dalej więc no, nie wiem czy, czy to, to trochę tak nie było nie? że mieliśmy tego ambitnego młodego pisarza który może nie chciał zaczynać od horroru od literatury groszowej, mimo, że na niej gdzieś tam wyrósł i, i postanowił napisać właśnie no mówię tą przysłowiową, wielką amerykańską powieść, no ale go to przerosło w najzwyczajniej w świecie. No, no, ja się zgadzam z tym, co mówisz. A sam tekst. Y językowo. Co prawda, też czytaliśmy w tłumaczeniu, a nie wiem kto, nie pamiętam kto był autorem, a te tłumaczenia to też oddają klimat czasami i potrzebowałyby pewnie redakcji, ale językowo. Jest tak sobie, tam nie wiem, jak to ubrać w słowa. Często są takie powtórzenia, na przykład nie wiem, bohater mówi: tutaj kompletnie wymyślam, że to było bardzo duże, naprawdę, naprawdę, bardzo duże. Nie? I te, te, takich zdań tutaj było kilka, takich powtórzeń i takich używanych raczej w słowie, w mowie potocznej, a nie w narracji książki, miałem wrażenie, ale to mówię, w, w analizę tego nie będę wchodził. Natomiast Popularnie to jest taka... Nie, Ania z Zielonego Wzgórza na sterydach trochę, w sensie no, to, no trochę w sumie to jest takie, takie właśnie to, to, taka wioska, takie miasteczko, szkoła gdzie, która zbiera w jednej klasie wszystkie dzieciaki w różnym wieku bieda aż piszczy, a tu przyjeżdża młoda nauczycielka, która ma jeszcze jakieś ambicje, a pierwszy dzień kończy z płaczem, gdzieś tam tutaj jedna uczennica oddaje się za pieniądze w szopie pod szkołą Ród, bieda, ubóstwo i tyle tak naprawdę. No i nasza nauczycielka chce wyjechać, ale zakochuje się w synu rodziny, u, u której wynajmie, wy, wy, wynajęła mieszkanie, no i jednak postanawia zostać, no i, i, i tyle. Tam. Taka popierdółka. No dokładnie, zgadzam się. No dobrze, no to na dzisiaj to będzie wszystko. Nie wiem, czy jeszcze będziemy się słyszeć w tym cyklu w takiej formule. Mam nadzieję, że jeszcze coś uda mi się wygrzebać i znaleźć, ale w razie jakbyśmy się nie słyszeli, no to to była. Fajna przygoda, i, bo dla mnie to też były wielokrotnie pierwsze podejścia. Ja To były strzały w ciemno. Ja, ja wysyłałem do Jerego, nie wiedząc nawet, czy jesteśmy w stanie nagrać z tego podcast. Zresztą dzisiaj mamy tego przykład, bo Sword in, Sword in the Darkness mam od wiem, 10 lat czy kilkunastu lat na dysku, a nigdy tego nie przeczytałem i nie miałem pojęcia, czy to w ogóle będzie jakaś zamknięta opowieść, czy nie. Czy będziemy mogli coś o tym pogadać, ale fajnie się o tym nagrywa i mam nadzieję, że jeszcze się nie żegnamy, że jeszcze coś się uda znaleźć, jakiś zestawik. Na to liczę, na to liczę. Natomiast za dzisiejsze nagranie dziękuję Ci bardzo. Dzięki Ci bardzo. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. I'm your